Cześć dziewczyny, prosiłyście mnie o haul zakupowy, także w tym odcinku zapraszam Was bardzo serdecznie do haulu zakupowego, oczywiście kosmetycznego, bo tym się głównie zajmuję. Na pierwszy ogień idzie piękny błyszczyk marki Colistar. Jest to włoska marka słynąca z bardzo intensywnych kolorów. Ja wybrałam błyszczyk w kolorze z numerkiem 15. Jest to taki bardzo naturalny, delikatnie beżowy błyszczyk z drobinkami. Uwielbiam go za jego kolor lustrzaną poświatę. Mam teraz go na ustach, lekko obrysowałam też je kredką. Idealnie sprawdza się do makijaży ślubnych oraz na co dzień. Podoba mi się też gęsta konsystencja, dzięki której błyszczyk utrzymuje się na skórze przez bardzo długo. Dodam, że cena jest również przystępna, ponieważ w tej chwili można go kupić za 49 zł w Douglasie. Kolejnym kosmetykiem do ust, który nabyłam w ostatnim czasie, to 3 matowe szminki z nowej kolekcji marki Isadora. Mam kolor taki energizujący pomarańczowy dla osób, które potrzebują energii bądź tą energię dają dzięki swojemu promiennemu uśmiechowi. Raving Red, czyli taki energizujący czerwony, bardzo ładnie wygląda na ustach. Oraz kolor Super Pink. Jak widzicie, jest to różowiutka szminka o matowym wykończeniu. Dodam, że te szminki mają również właściwości nawilżające. Wystarczy jedno maźnięcie, a nasze usta są pokryte kolorem. Zawierają one również składniki ochronne i dzięki temu nasze usta wyglądają pięknie i zdrowo. Bardzo polecam, zwłaszcza tym osobom, które uwielbiają maki. Ostatnio przez przypadek trafiłam na mega świetne cienie. Jest to marka Pur. Paletka zawiera 4 kremowe cienie o przepięknych kolorach, metalicznych, które wspaniale mienią się w promieniach słońca. I zobaczcie, są to pastele. Mamy tutaj taki seledynowy, różowy, błękitny oraz klasyczny beż. Pięknie rozświetlają nam oko, pozostawiając piękny kolor na powiekach. No, zakochałam się w tych cieniach. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Latem, wiosną, w promieniach słonecznych będą one na pewno pięknie wyglądały. Następny kosmetyk, który nabyłam, jest to kredka marki Isadora. Jest to właściwie kaja, czyli taka, różni się ona trochę od konturówki konsystencją. Ma ona bardziej kremową konsystencję, wodoodporną formułę, dzięki czemu kredka utrzymuje się długo na powiekach. Możemy jej używać również na linię wodną i mamy większą pewność, że nam się ona nie zmyje szybko. Podoba mi się kolor, jest to deep grey. Bardzo fajny, zwłaszcza kiedy nie chcemy używać czarnych kredek, które mogą po prostu nam najzwyczajniej w świecie delikatnie obciążyć oczy. Jeden świetny produkt, którego jestem fanką i chyba powstanie oddzielny film na ten temat, jest to zestaw cieni do brwi w kompakcie Isadora z podwójnym aplikatorem. Aplikator na jednej części ma takie włoski, a na drugim gąbeczkę. Gąbeczką możemy po prostu równomiernie rozprowadzić cień na brwiach. Są tutaj 2 matowe kolory, brązy, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Możemy używać je oddzielnie bądź łączyć, otrzymując oczekiwany kolor. Bardzo mi się podoba ta paletka. Ciężko jest trafić na takie piękne cienie, świetnie się rozprowadza. Myślę, że trafi ona do moich ulubieńców. Używam jej od jakichś 2 tygodni i jestem z niej bardzo zadowolona. Dziewczyny, jeżeli chodzi o perfumy, to ostatnio trafiłam na piękną kampanię reklamową perfum Michaela Korsa i oczywiście musiałam je mieć. Jest to taki ładny złoty flakonik o klasycznym kształcie. Mam pojemność 50 ml, czyli akurat do torebki. Perfumy są o zapachu glam jaśmin. Niestety nie jest to do końca mój zapach, a mój chłopak stwierdził, że przypomina ją on zapach perfum babci. No cóż, są one takie lekkie, delikatne. Flakonik, zobaczcie, już mi się rozdwoił, rozkleił i muszę nieporadnie otwierać. Jest on ładny na co dzień, na letnie dni.
świeży i przyjemny. Wielkimi krokami zbliża się lato i trzeba przygotować skórę, całe ciało do sezonu letniego. W tym celu używam peelingu. Jest to bardzo delikatny peeling marki Altera do zakupienia w Rossmanie. Nie zawiera żadnych syntetycznych barwników, substancji zapachowych i konserwujących. Między innymi dlatego ten peeling nie do końca pięknie pachnie. Mi się osobiście ten zapach nie podoba, ale zdecydowanie wolę, aby kosmetyk mniej przyjemnie pachniał, a skład pochodził po prostu ze źródeł bardziej naturalnych. Nie jest testowany na zwierzętach, między innymi to sprawiło, że zdecydowałam się na ten kosmetyk. Poza tym ma bardzo korzystną i przystępną cenę dla każdego, kosztuje około 15 zł za pojemność 200 ml. Jest to dosyć wydajny produkt, także bardzo, bardzo szczerze polecam. Ostatnio trafiłam na promocję żelu Dove, który ma nową formułę, lekką i delikatną i nawilżającą. Skóra jest bardziej miękka i gładka. I tak reklamuje swój produkt producent i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie używając tego żelu pod prysznic mam wrażenie, że moja skóra jest bardzo nawilżona. Ten żel przepięknie pachnie, po prostu bardzo świeżo, ma taki... Ciężko opisać ten zapach, w każdym razie jest naprawdę bajeczny, fantastyczny. Jedyna rzecz, która mnie zdziwiła w tym żelu, to to, że nie pieni się za bardzo. Kupiłam również, i proszę, świetny brzoskwiniowy skrab do ciała. Jest on gruboziarnisty, używam go na kolana oraz na łokcie. Czasami robię sobie taki peeling, masaż dłoni. Bardzo dobrze złuszcza na skórę, nawilża skórę. Jest to świetny peeling, zwłaszcza dla tych osób, które szukają peelingów gruboziarnistych, dlatego zapach jest fantastyczny. Normalnie oszalałam, pierwszy raz go powąchałam i ciary miałam na rękach. Jest to taka soczysta, pyszna brzoskwinka. No i przede wszystkim jako peeling sprawdza się znakomicie, zwłaszcza na te, powiedzmy, bardziej zrogowaciałe części ciała. Jak dla mnie świetna rzecz, na pewno po niego wrócę. Cena dosyć wysoka bez promocji, bo kosztuje prawie 35 zł, ale często w Infrosher zdarzają się promocje, także warto wyczekiwać. Kolejną rzeczą, z której jestem bardzo zadowolona, jest to zestaw do włosów, balsam i szampon. Zobaczcie. Nie wiem, co dokładnie jest tutaj napisane. Dowiedziałam się od koleżanki, że są to receptury babuni, aczkolwiek nie wiemy jakiej. Dlatego zrobił Wam zdjęcia, abyście mogli się przypatrzeć dokładnie, jak wygląda etykieta tych produktów. Nie zawiera SLS-ów, parabenów, silikonów, PEG i produktów ropopochodnych. Brzmi strasznie, wiem, dlatego bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się trafić na lekkie produkty, które zawierają związki organiczne i naturalne zamiast tych okropnych, chemicznych. Ceny są bardzo przystępne, za 350 ml zapłaciłam około 15 zł za jedną buteleczkę. Poza tym buteleczki, zobaczcie jakie piękne, urocze. Urocze buteleczki, po prostu pięknie prezentują się na półeczce. Balsam ma zapach tak jakby troszeczkę morski. Nie do końca mi się podoba, ale to może przez to, że nie ma żadnych tych substancji zapachowych. A szampon, muszę powiedzieć, że bardzo słabo się pieni, dlatego tym szamponem myłam włosy 2 czy nawet 3 razy. Ale to tylko dlatego, kochane, że nie zawiera on żadnych substancji chemicznych powodujących, że szampon się pieni i pięknie pachnie. Po prostu coś za coś. Ja stawiam przede wszystkim na naturalność kosmetyków i chcę, aby nie obciążały moich włosów żadnymi ciężkimi substancjami. Tak, także bardzo polecam produkty na bazie receptury babuni. Doszliśmy do końca mojego haulu zakupowego. Jest to mój pierwszy raz, kiedy coś takiego zorganizowałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to oczywiście łapki w górę oraz subskrybujcie mój kanał, komentujcie i udostępniajcie. Jeżeli macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie mi o tym.
ja z wielką przyjemnością przygotuję coś specjalnie na Wasze życzenie. Dlatego, kochani moi, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Soon!